Wydaje mi się, że zupełnie nie tak dawno nagrywałam dla Was film z topowymi nosidłami 2020 roku, a dzisiaj nagrywam Wam już podsumowanie roku 2021. Zobaczcie, jakie nosidła pojawiły się na rynku, jakie zawładnęły rynkiem, a jakie są niepodzielnie i królują sobie w najlepsze. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka, jestem doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i gro mojej pracy to jest właśnie doradzanie, jakie nosidełko wybrać dla swojego dziecka, jakie nosidełko będzie najlepsze na poszczególnych etapach rozwoju Waszych maluchów. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem roku 2021. Grudzień to już jest idealny czas na takie właśnie podsumowania i posłuchajcie, jak to wyglądało w sprzedaży, jak to wyglądało w testach i jak to wyglądało również wśród rodziców, którzy wzięli udział w mojej ankiecie, którą przeprowadzałam w kilku grupach. No właśnie, na początek ankieta. Prosiłam rodziców o to, żeby wpisali, jakich nosideł używają. I chodziło tutaj ogólnie o grupy rodziców, którzy danego modelu używają od roku, dwóch, czasem kilku, po to, żeby pokazać, który model nosideł jest najpopularniejszy pośród rodziców, którzy współpracują z doradcami noszenia właśnie w grupach facebookowych. No i jaki był wynik tego głosowania, tej ankiety? No myślę, że mnie on nie zdziwił w ogóle. Dla mnie był on oczywistą oczywistością. Natomiast myślę, że dla Was będzie ciekawą informacją i myślę, że bardzo istotną informacją w perspektywie kupna nosidełka. A mianowicie niekwestionowanym liderem rynku nosideł w roku 2021 jest nosidełko Kawka Multi-Age. Będziecie mieli zdjęcia tutaj tych nosideł, żebyście wiedzieli w ogóle, o jakich nosidłach mowa. Będziecie też mieli podlinkowane recenzje tych nosideł, żebyście mogli od razu zobaczyć te poszczególne modele nosideł. Najpierw jeszcze parę słów na temat Kawki, bo myślę, że istotnym jest to, że ten model nosidełka Kawka Multi-Age zdobył w tym roku nagrodę Justo Oscara w kategorii nosidła ergonomicznego. Jest to niebagatelna nagroda, ponieważ w Justo Oscarach wzięło udział bardzo, bardzo wielu rodziców, doradców, fachowców, osób, które się znają poniekąd na tym temacie i oni wybierali według nich najlepsze, najbardziej uniwersalne, praktyczne i najbardziej ukochane przez wszystkich nosidło i wygrała je właśnie Kawka Multi-Age. Dla mnie jest to o tyle oczywiste, że Kawka Multi-Age wiodła prym również w mojej sprzedaży. W przeciągu tego roku sprzedałam kilkaset nosidełek tej marki, konkretnie w tym modelu, ponieważ po prostu to nosidło według mnie jest najlepsze. Ale uwaga, nie mogę powiedzieć, że ono będzie zawsze najlepsze i dla każdego. Tutaj zostawiam sobie pewną furtkę. Są rodzice, którzy wybierali inne modele. Wybierali to najczęściej w sposób najbardziej bezpieczny, a mianowicie testując modele, przymierzając je z doradcą noszenia i dzięki temu wybierali te modele, które dla nich były możliwie najlepszymi z najlepszych i najwygodniejszymi, najbardziej praktycznymi. No i patrzmy w takim razie dalej w tej klasyfikacji. Kawka Multi-Age jest takim modelem nosidła, które możemy już nosić dla malucha tak około 68, nawet przełom 62-68 czasami udawało mi się takie dzieci w tej kawce układać. Natomiast są czasami potrzeby takie, żeby układać w nosidłach dzieci mniejsze, dzieci wiotkie, dzieci, które nie do końca i nie za bardzo możemy jeszcze włożyć do klamrowego nosidła i tutaj pojawiają się nam na horyzoncie nosidełka hybrydowe. No i tu, jeśli chodzi o te najmniejsze, najdrobniejsze dzieci, zdecydowanym liderem jest nosidełko Leny Hybrid. Też będziecie mieć podlinkowane opisy, będziecie mieć podlinkowane recenzje i nosidełko Kawka Handy. I teraz, Leny Hybrid zdecydowanie najlepiej spisywało się wśród rodziców, którzy nie bali się tkaniny chustowej. Kawka Handy wygrywała zdecydowanie wśród rodziców, którzy kategorycznie chustom mówili nie. Zwracam na to uwagę, ponieważ często jest tak, że zastanawiacie się, czy pójść w jedną, czy w drugą stronę.
które rozwiązanie będzie dla Was istotniejsze, lepsze, ciekawsze. I tu bardzo często właśnie ta zależność była. Rodzice, którzy nie bali się tej tkaniny, pracy z tkaniną, która według mnie jest korzystniejsza zdecydowanie dla dziecka, to oni wybierali właśnie Leny Hybrida. Kawkę Handy wybierali ci rodzice, którzy, tak jak mówię, raczej chustą mówili zdecydowane nie, ale też kawka Handy starcza nam troszeczkę dłużej niż Leny Hybrid, więc to też zerknijcie zresztą na porównanie tych modeli. To porównanie jest też dosyć ciekawe i warte zobaczenia. Teraz tu mamy te nosidła najmniejsze. Które nosidła również wiodły prym, jeśli chodzi o właśnie o ankietę dla rodziców, również o sprzedaż? No, pojawiła się nowość na rynku. Tu znowu trochę bardziej idziemy w te nosidełka dla maluszków. Pojawiła się nowość na rynku, którą rodzice cudownie zauważyli. A zauważyli ją, uwaga, dzięki doradcom noszenia. Bo to my potrzebowaliśmy takiego modelu, bo to my potrzebowaliśmy pójść do rodziców z takim konkretnie modelem nosidła. Mówię o nosidełku Little Frog Prime. Dla mnie jest to hit od drugiego półrocza roku 2021. To nosidło pojawiło się około wakacji, więc już łapnęło trochę sezonu, ale nie ten szczyt. Ja myślę, że ono hitem okaże się dopiero w przyszłym roku. Jest nosidełkiem dla malutkich dzieci. Słuchajcie, wczoraj udało mi się pięknie ułożyć w tym nosidełku 3,5-kilogramowe dziecko, co nie znaczy, że każdy rodzic sobie z tym poradzi, co nie znaczy, że dla każdego rodzica będzie to odpowiednie rozwiązanie, natomiast uważam, że jest to rozwiązanie, które no bardzo, bardzo wielu rodzicom przyniesie dużo ulgi, zwłaszcza tym rodzicom, którzy raczej kierują swoje kroki w stronę nosideł klamrowych, nie hybrydowych. Więc Kawka Handy, Leny Hybrid to były typowe hybrydy, natomiast Little Frog Prime w tej kategorii wiekowej, w tej kategorii rozmiarowej będzie najlepszą możliwą klamrą. Więc zwracam Wam na to uwagę, mnie to nosidło bardzo się podoba, ale też nie ukrywam, ja też sporo nad tym nosidełkiem pracowałam i wiedziałam, czego od niego chcę. Wiedziałam, na jakie elementy zwracać uwagę, ponieważ no, pracuję z nosidłami bardzo wiele i wiem, czego oczekuję od producentów, jeśli chodzi o właśnie wypuszczanie nowości na rynku. I Little Frog Prime moim zdaniem zawojował rynek w roku 2021, ale dopiero się rozkręca, jeszcze w sprzedaży nie jest go tak wiele, jeszcze wielu doradców go nie zna. I tu uwaga, mam ofertę dla doradców, zerknijcie poniżej, bo to jest bardzo ważna oferta. I teraz idziemy dalej. W kategorii nosideł klamrowych ostatnio w moich rankingach dosyć sporo znowu pojawiło się nosidła Leny Upgrade. Leny Upgrade moim zdaniem jest modelem raczej dla troszkę większych dzieci. Nie używałabym go dla maluszków, takich zupełnie maluszków, ponieważ jest nosidłem długim, myślę o wysokości i wiele maluchów po prostu w nim tonie, więc uważajcie, zanim wybierzecie ten konkretny model, albo przymierzcie go, znowu kłaniają się testy. I Leny Upgrade nadal jest bardzo wysoko w rankingach, jest w tej samej kategorii co Kawka Multi-Age i w tej kategorii jeszcze kilka modeli jest takich, które no ja mocno zauważyłam w sprzedaży i też zauważyłam, że mocno, bardzo lubią je rodzice. I tutaj są modele Every Slings Mimi, Every Slings Every Age. Trudno mi powiedzieć, który z nich wygrywa, raczej są na podobnym pułapie i jest nosidełko Zafiro Smart 2.0, które jest dosyć podobnym modelem do Kawki Multi-Age, ale uwaga, jest bardzo dobrym modelem dla wysokich osób. To jest ważne, ponieważ jeżeli mamy wysoką osobę, ona potrzebuje też dłuższego wypełnienia, przy niskich osobach wydaje mi się, że to nosidełko ma trochę za długie pasy naramienne, więc zwracam Wam na to uwagę. I to byłby taki pakiet top, jeśli chodzi o nosidła w roku 2021. Mam nadzieję, że
zerkniecie, popatrzycie recenzje tych nosideł, wszystkich wymienionych w tym filmie, będziecie mieć poniżej, będziecie mieć też je podlinkowane w kartach, nie kartach, dużo tego wszystkiego tutaj macie. Popatrzcie na to, zerknijcie też na stronę Wybieramy Nosidełko, one też tam są podlinkowane, opisane, scharakteryzowane. Z mojej strony to tyle. Patrzcie na mój kanał, ponieważ pewnych podsumowań może tu być więcej. Rok się kończy, ale też zaczyna się nowy i zaczyna się też o mało co za chwilę nowy sezon. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia.